82 lata po ludobójstwie w Katyniu Polska chce walczyć o sprawiedliwość i prawdę historyczną. Prezydent Andrzej Duda podejmuje działania, których celem będzie dochodzenie roszczeń od państwa rosyjskiego za zbrodnię katyńską. Związane ręce, ślady po torturach i charakterystycznym strzale w tył głowy. Tak wyglądały ciała Ukraińców zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy, między innymi w Buczy. W wielu ukraińskich miejscowościach odkrywane są masowe groby. Podczas okupacji Buczy przez siły rosyjskie rozstrzeliwali ludzi tylko dlatego, że mówili po ukraińsku. Rosyjscy żołnierze nie tylko maszerują pod czerwonym sztandarem, ale kontynuują najgorsze tradycje Armii Czerwonej. Rosja i Rosjanie, z przykrością to mówię, niestety pokazali tą swoją prawdziwą twarz. Twarz, którą widzieli ci, których mordowano w Katyniu. Dzisiaj tą samą twarz widzą niewinni cywile, Ukraińcy. Polska chce wykorzystać zainteresowanie społeczności międzynarodowej rosyjskimi zbrodniami na Ukrainie i przypomnieć światu o ludobójstwie w Katyniu. Sowieci długo ukrywali prawdę o zbrodni. Zamówienie o niej w czasie PRL-u groziły represje. Na ogół starano się o tym nie mówić, nie pisać, także to była taka zasłona milczenia wokół. Przypomina profesor Krzysztof Kawalec. Dopiero w 1990 roku Rosjanie przyznali się do zbrodni. Dwa lata później prezydent Borys Jelcyn zgodził się na przekazanie Polsce dokumentów dotyczących zbrodni i przeprosił też za nią. Przez kolejne dziesięciolecia niewiele więcej udało się od Rosji uzyskać. Po katastrofie smoleńskiej Rosja przekazała Polsce kolejne dokumenty. Chciałbym skorzystać z okazji i przekazać wam wyniki trwających prac. Nastawienie władz Rosji nigdy się jednak nie zmieniło, a rosyjskie śledztwa nie przynosiły efektów. Władimir Putin oraz jego współpracownicy nie chcieli wziąć odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Może nie ustami najwyższych swoich władz, ale ustami różnych historyków o dużych wpływach na Kremlu wielokrotnie zaprzeczała po raz kolejny zbrodni katyńskiej i temu sprawstwu sowieckiemu tego straszliwego mordu. Sprawie nie sprzyjały też instytucje międzynarodowe. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z rodzinami katyńskimi, aby przedyskutować możliwości dochodzenia roszczeń od państwa rosyjskiego za zbrodnię katyńską. Są jeszcze pewne możliwości, nawet takie, które by nam pozwoliły przynajmniej podjąć próbę jednocześnie zarówno prawnego, jak i politycznego podniesienia tego tematu. Rodziny katyńskie czekają na to od ponad 80 lat, mówi Ryszard Majdzik, którego dziadek został zamordowany w Twerze. Oczekujemy tej sprawiedliwości. Dziękuję prezydentowi, dziękuję za tę inicjatywę. To jest dla nas bardzo ważne, bardzo istotne, ponieważ prawda historyczna jest najważniejsza. Działania w sprawie będą podejmowali wspólnie eksperci Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w porozumieniu z rodzinami katyńskimi.